Wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Załatwić, a jednak tego uczynić teraz nie możemy. Zostaje ta duchowa sprawa. Zostaje nasza modlitwa. Zostaje ofiara mszy świętej. W ten sposób możemy powiedzieć Panu Bogu, możemy powiedzieć Michałowi dziękujemy za jego życie, za jego obecność wśród nas. Nieraz powtarzamy, że można kogoś zastąpić innym człowiekiem, że nie ma ludzi, których nie można zastąpić. To chyba nie jest do końca prawdą, bo będzie wielka pustka w naszym sercu i tak naprawdę ciężko i trudno będzie zastąpić nam naszego przyjaciela Michała. Ale pozostaje w naszych sercach, pozostaje w naszej pamięci, pozostaje w naszych myślach i będzie tak pewnie do końca życia. Tak bardzo wpisał się w nasze życie. Dziękujemy Ci jeszcze raz, Michale, za to, że byłeś z nami, że mogliśmy Cię spotkać na naszych drogach. Każdy z tych motocykli, który dzisiaj tutaj podjechał, można powiedzieć, dotykałeś. Byłeś jak lekarz dla tych maszyn, przywracałeś im życie. Widocznie tam w niebie taki mechanik, taki fachowiec jest też potrzebny. Niech Bóg zatem przyjmie Ciebie do tego domu Ojca, gdzie już nie ma smutku, nie ma łez, nie ma bólu, jest tylko radość. Patrz na nas i bądź z nami w każdej naszej chwili. Bóg zapłać za te ludzkie oznaki pamięci, przepiękne wieńce, kwiaty, wiązanki. Wszystkim za tę obecność jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać. Najbliższa rodzina zaproszona jest na poczęstunek do restauracji Jamajka. Złożymy teraz ciało naszego brata Michała w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko Litości, nasza nadzieja życia słodkości. Witaj, Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi, Salve Regina. Nędzne my dzieci, Ewy wołamy, do Ciebie, Matko, płacze. Nasze westchnienie pokaż nam, Matko, swojego Syna w górnej krainie. Salve Regina, pokaż nam, Matko,
swojego Syna w górnej krainie. Salve Regina. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Polećmy naszego drogiego przyjaciela, syna, brata, męża i ojca, opiece Najświętszej Maryi Panny. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.